24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa ponownie. W studiu już jest nasz kolejny gość, Piotr Müller, rzecznik rządu. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry. Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna wizytę w Berlinie. Będzie dyskusja unijnych przywódców i przywódców krajów unijnych o odbudowie Ukrainy, o planie Marshalla, ale przy tej okazji pojawiają się pytania o pieniądze z Unii dla Polski. No, nie tylko dla Unii, ale generalnie nie tylko z Unii, ale też wsparcie całej Unii Europejskiej czy Niemiec dla Ukrainy, bo też te zobowiązania padały wcześniej. W związku z tym są dwie kwestie do rozwiązania. Jedna to te zobowiązania, które wcześniej też deklarowały Niemcy wobec Ukrainy i tutaj przecież ta potrzeba jest cały czas stała. No i oczywiście Krajowy Plan Odbudowy, chociaż to nie będzie dzisiaj miejsce, o którym będziemy o tym dyskutować, ale myślę, że warto też o tym wspomnieć w kontekście pomocy Ukrainie, bo oczywiście Polska była tym pierwszym krajem, który pomógł w najszerszym zakresie i w Unii Europejskiej nadal pozostajemy tym krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie, więc dzisiaj też warto, żeby to wybrzmiało, ale myślę, że to jest właśnie też miejsce, żeby to pokazać, bo niektóre kraje Europy Zachodniej z chęcią przymykają oczy na to, to znaczy już zapominają o tym, jak to wyglądało w lutym, marcu, kwietniu i kto wtedy postępował właściwie, kto wtedy miał odwagę, aby z jednej strony pomóc uchodźcom, a z drugiej strony pomóc również pod kątem uzbrojenia i dostarczyć go na teren Ukrainy. Zarówno prezes Jarosław Kaczyński, jak i przedstawiciele władz Prawa i Sprawiedliwości, m.in. Krzysztof Sobolewski, zapewnia, że nie ma mowy o zmianie premiera, ale co i róż pojawiają się takie informacje, tudzież o tym, że będzie rekonstrukcja rządu. Ale rekonstrukcja rządu, co to znaczy rekonstrukcja rządu? Jeżeli jest minister jeden zmieniony, to nie jest rekonstrukcja. No, jakaś zmiana oczywiście jednego czy dwóch ministrów, tak jak teraz to miało miejsce, jest naturalną korektą, która występuje w czasie każdego rządu i tak jak ostatnio właśnie to miało miejsce chociażby w zakresie ministra do spraw Unii Europejskiej i nowe zadania przed Szymonem Szynkowskim, zresztą już realizuje je, było na ostatnim szczycie Rady Europejskiej. Natomiast pozostałych zmian na razie żadnych nie ma, poza uzupełnieniem wakatów, tak jak chociażby na stanowisku wiceministra spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk obejmie to stanowisko. Kiedy? W tym tygodniu, to jest kwestia tego tygodnia. Radosław Fogiel mówi o tym, że do końca roku Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt zmian w Konstytucji. Chodzi o immunitet poselski. Pani minister Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, mówiła, że jest konieczne ograniczenie immunitetu, co najmniej. No, wiemy, jak wygląda sytuacja chociażby z panem marszałkiem Grodzkim, marszałkiem Senatu, który chowa się całym immunitetem i nie chce stanąć przed prokuratorem. Czy pana zdaniem, panie ministrze, będzie tutaj zgoda opozycji na ograniczenie immunitetu poselskiego? Myślę, że to jest taki sprawdzian w tej chwili, bo wiele się mówi o tym, że są nadmierne przywileje. W związku z tym to jest jedno z takich rozwiązań, które faktycznie jest zbędne, bo wytłumaczmy też naszym słuchaczom, o co chodzi. To znaczy, że do odpowiedzialności karnej nie może być pociągnięty parlamentarzysta. Nawet jeżeli jest zgromadzony materiał dowodowy, nie można rozpocząć postępowania przecież przed sądem. No, przed sądem ma prawo się obronić każdy, czy to sędzia, czy poseł, czy senator i wytłumaczyć swoje, odnieść się do ewentualnych zarzutów. Bez zgody Sejmu czy Senatu aktualnie to nie jest możliwe, ale podobnie w przypadku sędziów nie jest też możliwe w oczywistych sprawach ich ukaranie, jeżeli dochodzi do przestępstw pospolitych bez zgody. W związku z tym, no, ta jest sytuacja, która nie jest normalna, to nie jest sytuacja, która jest równoważna ze sprawiedliwością, bo tej sprawiedliwości po prostu nie sposób wymierzyć, gdy jest to blokowane procedurą immunitetu. Czy to, że Polacy mają tak negatywne zdanie na temat klasy politycznej, wpływa również na to, że jest właśnie tak wysoki immunitet, taka silna ochrona immunitetu? Ja myślę, że przede wszystkim to, co wywołuje słuszne oburzenie społeczne, to zasłanianie się immunitetem. Tak jak mieliśmy przykład jednego z ostatnich przecież posłów, który jechał na rowerze, najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu, bo nie dał sobie zmierzyć tej ilości alkoholu. Tak, machał legitymacją poselską w tej sytuacji. No to są rzeczy, które po prostu naturalnie oburzają obywateli. I się nie dziwię, no bo każdy obywatel jest równy wobec prawa. W tym wypadku niby formalnie jest równy, ale jednocześnie ma prawo zasłonić się legitymacją poselską czy legitymacją sędziowską. No to nie jest sytuacja prawidłowa. W związku z tym stąd nasza propozycja. A dla opozycji pewien rodzaj sprawdzianu, no bo przecież faktycznie to jest regulacja konstytucyjna, Ukraina, więc do jej zmiany potrzebna jest zmiana konstytucji, kwalifikowana większość w Sejmie i później również zgoda Senatu. W najbliższy czwartek grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości już złożyła projekt ustawy o legalności działań organów gminy zaangażowanych w organizację wyborów prezydenckich w 2020 roku. Czy pana zdaniem uda wam się ten projekt przeforsować? Zacznijmy od tego, że część samorządowców w 2020 roku chciała zrealizować wybory wynikające z przepisów prawa, zarówno ustawowych, jak i konstytucyjnych. Teraz część orzecznictwa jest niespójna pod tym kątem i próbuje się tych samorządowców, którzy chcą realizować konstytucyjne wymogi przeprowadzenia wyborów, w jakiś sposób ukarać. Poprzez niespójność przepisów prawa, przynajmniej część orzecznictwa tak sądowego twierdzi. W związku z tym ta ustawa, która reguluje te kwestie, aby nie było wątpliwości w tym obszarze. Nie może być tak, że urzędnik, który chce wykonać obowiązujące przepisy prawa poprzez techniczny aspekt jakichś przepisów, który no właśnie jest dwuznacznie przez sąd interpretowany, ma z tego powodu mieć jakiekolwiek negatywne konsekwencje. Wręcz przeciwnie, takie osoby, które mają odwagę w trudnej sytuacji, a pamiętajmy o tym, to była sytuacja epidemii, postępować w sposób odważny, powinni przez państwo być chronieni, a nie karani. Równie sporo emocji, co immunitet poselski, budzą taśmy afery podsłuchowej. Sprawa, która wybuchła w 2014 roku i zdemolowała rząd PO-PSL, głównie dlatego, przypominam tym, którzy nie pamiętają, że nagrano bardzo kompromitujące rozmowy polityków, biznesmenów, urzędników państwowych. Wtedy Platforma nie chciała komisji śledczej. Dziś mówi, powinna powstać komisja śledcza, dlatego że PiS mógł doprowadzić przy pomocy Rosji do zwycięstwa w 2015 roku. Jeżeli nie komisja śledcza, to co? Media niektóre piszą, że PiS kluczy, że nie wiadomo, czy chce komisji, chce wyjaśnienia tej sprawy, czy też nie. Ale pani redaktor, przede wszystkim zacznijmy od tego, że w 2014 roku, kiedy wybuchła afera taśmowa, Donald Tusk był premierem, w związku z tym pod niego podlegały służby, mieli możliwości podejmowania działań w tym zakresie i wyjaśnienia tej sprawy. Teraz jakoś przypomnieli sobie o tym w momencie, gdy wychodzą na jaw informacje o tym, że Donald Tusk realizował de facto politykę prorosyjską przez kontrakty gazowe, przez blokowanie budowy gazociągu Baltic Pipe, przez chęć prywatyzacji spółek państwowych, poprzez wprowadzanie odwilży w stosunkach z Moskwą, poprzez to, że akceptował politykę gazową Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Teraz ten Donald Tusk chce się przefarbować nagle na antyrosyjskiego działacza, oskarżając innych o działania prorosyjskie. No to jest absurdalne. Znaczy to przefarbowanie się tego lisa, już nawet nie rudego, ale czerwonego po prostu, z tej czerwonej farby rosyjskiej na jakąś antyrosyjską nowomowę, no bo w ten sposób Donald Tusk postępuje. No tego się nie da zmyć z siebie. Donald Tusk nie zmyje z siebie tych działań, które podejmował w czasie tego czasu, gdy był premierem. W związku z tym, no w tej chwili musi wziąć też odpowiedzialność polityczną za te błędne decyzje. A teraz próbuje oskarżać nas, tych, którzy wybudowali gazociąg Baltic Pipe, ci, którzy blokowali Rosję w odwilży z Unią Europejską, tych, którzy forsowali najdalej idące sankcje w Unii Europejskiej dla Rosji, tych, którzy najwięcej dostarczyli z Unii Europejskiej broni dla Ukrainy. No te osoby oskarża prorosyjskość. Znaczy to jest po prostu pomieszanie zmysłów. Nie wiem, czy Donald Tusk naprawdę dobrze się czuje, bo mam wrażenie, że po prostu nie ma kontaktu z rzeczywistością. Mówi pan, że Donald Tusk nie ma kontaktu z rzeczywistością. To samo zarzucają politykom Prawa i Sprawiedliwości zwolennicy opozycji, politycy opozycji i jej media, że mówienie o przyjęciu łapówki przez Michała Tuska jest, że mogło dojść do takiej przyjęcia łapówki przez Michała Tuska od szefów firmy, która handlowała węglem. Przypomnijmy, Marcin W., wspólnik pan Marka Falenty, zeznał, że dał takie pieniądze, a mówi, że nie ma nagrania, to również jest w zeznaniach, dlatego, że w 2014 roku, to co pan minister mówił, służby zabrały mu telefon i otrzymał informację, że telefon uległ mechanicznemu uszkodzeniu i nie można tego filmu odtworzyć. Pani redaktor, zacznijmy od tego, że to Donald Tusk powoływał się na zeznania tego pana. Budował wokół zeznań tego pana twierdzenie, że tutaj działały służby rosyjskie i że w ogóle ta cała sytuacja miała wspólnego coś ze służbami rosyjskimi. Na tej bazie zbudował tą całą narrację. Później gdy pokazano zeznania tego pana, okazało się, że on zarzuca również Donaldowi Tuskowi i jego rodzinie pewne zachowania. No to niech Donald Tusk się do tego tłumaczy i się decyduje, czy to jest wiarygodny człowiek, czy nie jest wiarygodny człowiek. Ja nie wiem, jak było w rzeczywistości, natomiast to Donald Tusk powoływał się na zeznania tego pana. A teraz, gdy są inne zeznania tego samego pana, to jednak już nie pasują do tej układanki. To jest raczej pokazanie pewnego absurdu, w który wpadł Donald Tusk, a być może pewnych też rozgrywek, które są w Platformie Obywatelskiej, bo nie wiem, czy ktoś mu tak nieudolnie podpowiedział, czy być może wsadził pana Donalda Tuska po prostu na bombę ktoś z jakiejś frakcji antytuskowej, że tak powiem, w Platformie Obywatelskiej, bo i takie informacje chodzą w kuluarach, że to jest pewnego rodzaju też rozgrywka wewnątrz samej Platformy Obywatelskiej. O rozgrywce wewnątrz Platformy sporo się mówi. Nawet są wysyłane informacje do mediów, że Donald Tusk może zostać zmieniony, bo już jest wielkim obciążeniem. Natomiast Radosław Sikorski, który również jest obciążeniem dla Platformy, ma się dobrze. Solidarna Polska składa wniosek do ABW o zweryfikowanie działalności Radosława Sikorskiego pod kątem działalności prorosyjskiej. Czy ABW powinna sprawdzić działalność Radosława Sikorskiego chociażby po tym, jak napisał Thank You USA, jak po wybuchu na Nord Stream 2, czy też Platforma powinna odsunąć Radosława Sikorskiego od aktywności, bo jest obciążeniem? Nie wierzę w to, że ktoś w Platformie podejmie taką decyzję. Myślę, że to jest celowa polityka. Ale też, no, pani redaktor, cofnijmy się znowu w czasie, bo tego bardzo nie lubią przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. No przecież to Radosław Sikorski zapraszał pana Ławrowa na odprawę polskich ambasadorów. Przecież to Radosław Sikorski mówił o tym, że potrzebna jest odwilż z Rosją. To Radosław Sikorski namawiał do tego, aby się dogadywać z Rosją, jeżeli chodzi o ustępstwa ze strony Ukrainy. No w związku z tym, no jeżeli takie sytuacje miały miejsce w przeszłości, to nie dziwmy się w tej chwili takiej postawy, no bo jakby to wszystko, jeżeli by miało się zmienić, to najpierw Donald Tusk, Radosław Sikorski, Grzegorz Sketyna musieli przeprosić za swoje działania z czasów, gdy rządzili, bo popełnili katastrofalny błąd. I w Niemczech, tak jak Angela Merkel popełniła katastrofalny błąd, dogadując się z Rosjanami, tak samo w Polsce Donald Tusk i jego ekipa popełnili ten sam błąd. I różnica jest taka, że w Niemczech już tam niektórzy, chociaż w sensie deklaratywnej, przyznają się, mówią, że to był błąd. Chociaż też nie wszyscy, ale chociaż część z nich potrafi powiedzieć przepraszam, choć robią niestety pewnie w wielu miejscach nadal to samo, ale w sensie takiej chociażby publicznej starają się powiedzieć, że to była błędna polityka. Donald Tusk tak nie mówi. On właściwie się mieni w piórka osoby, która rzekomo od zawsze była antyrosyjska. Więc jeszcze raz przypomnę, to Donald Tusk ściskał się na molo w Sopocie z Władimirem Putinem, a nie nikt z polityków Prawa i Sprawiedliwości. I to Donald Tusk nie wybudował gazociągu Baltic Pipe, który mógł być alternatywą. To Waldemar Pawlak mówił jeszcze kilka miesięcy temu, wicepremier w rządzie Donalda Tuska, że Baltic Pipe nie jest potrzebny. Tuż przed wojną o tym mówił. Skoro mamy rosyjski gaz, prawda? Tak, skoro mamy rosyjski gaz, to Waldemar Pawlak twierdził, że norweski nam nie jest potrzebny. Zresztą to samo twierdził Donald Tusk. Marcin Tulicki zrobił film na temat Radosława Sikorskiego, wyemitowała go TVP. Wylała się na Marcina Tulickiego, na TVP fala hejtu za to. Natomiast rzeczywiście te ustalenia i zestawienie tej przeszłości jest porażające. Czy rzeczywiście służby powinny się tym zająć? Chociażby wyjaśnieniem, panie ministrze. Warto, myślę, że zawsze, to jest problem też z przepisami dotyczącymi posłów do Parlamentu Europejskiego, bo te przepisy antykorupcyjne, takiego konfliktu interesu są dużo słabsze niestety niż w wielu innych miejscach. Natomiast ja myślę, że w ogóle ta cała sytuacja przypomina takie dziecko, które jest złapane na tym, że kłamało i cały czas mówi, że to nie jest prawda. Już rodzice stoją nad tym dzieckiem, mówią, pokazują, no ale zobacz, to, tamto, nie, to dziecko kłamie i kłamie i kłamie. No tak w tej chwili zachowuje się Radosław Sikorski. Po prostu jak złapane dziecko, które zwinęło cukierka z szafki i mówi rodzicom, że go tam nie było. I zapewne będziemy mieli kolejne odsłony afery taśmowej. W 2014 roku, przypomnijmy, wybuchła wtedy ta afera, nie umarła, jak widać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwa bardzo. I moim gościem był pan minister Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.